pomału. No. No, no, o, widzisz, tam i równiejsze jest. Słyszysz na ile? No to na ile? Jak to nie wie? Nie wie, bo to już zachodził. Robert jest na 60 i 49 miesięcznie, to jest trafik. Na kwartał to jest 1,5. Na obecnością świętego Jana Pawła II, który pozostawił tym, którzy tutaj przybywają, którzy tworzyli to miejsce i tworzą swoisty testament w słowach: pracujcie dalej. Staramy się ten testament podejmować i tak kształtować to miejsce, rozeznawając wolę Pana Boga, by ono coraz bardziej służyło zgłębianiu tajemnicy krzyża, zgłębianiu tajemnicy Bożej miłości. Od samego początku, kiedy powstawał krzyż i tworzyła się samotnia, był zamysł powstania tutaj domu rekolekcyjnego. Miała to być budowa domu, który stanie blisko samotni. Jakoś tak Pan Bóg pokierował, że trochę inaczej się stało. Jest dom rekolekcyjny, wprawdzie jeszcze niedokończony, ale znajdujący się w pewnej odległości od samotni, która coraz bardziej staje się pustelnią, miejscem odosobnienia. Powstańmy. O godzinie miłosierdzia, godzinie śmierci Chrystusa na krzyżu. I ten dzwon jest też takim czasem zatrzymania, tak jak przed chwilą żeśmy się zatrzymali. Dla wielu ludzi, którzy tutaj przychodzą, przybywają, aby się pomodlić, aby trochę pobyć w ciszy, jest to bardzo ważny znak. I właśnie to, co dokonuje się w tym roku, że powoli rozpoczyna swoją działalność dom rekolekcyjny świętego Jana Pawła II, to kolejna taka przestrzeń w tym miejscu, gdzie będzie można się zatrzymać, będzie można przeżywać rekolekcje w ciszy. Na razie to dopiero zalążek tego domu. Niestety udało się tylko wyremontować dół, jest już kaplica, a więc serce domu, jest jadalnia, sala konferencyjna, są dwie łazienki. Niestety nie wystarczyło środków finansowych, żeby zrobić więcej. Ale jestem przekonany o tym, że przez te znaki, które Pan Bóg mi dawał w czasie tych prac, że Pan Bóg tego miejsca bardzo chce. I w tym miejscu chcę też na początku tej Eucharystii podziękować Panu Bogu za Jego błogosławieństwo, za Jego łaskę. Chcę Go w tej Eucharystii, ją sprawując, uwielbiać za te wszystkie dary, które daje tutaj na tym miejscu. Za wszystkich ludzi też, którzy mnie wspierają. Bez nich tutaj nic by nie było. Moim przewodnictwem możemy wziąć udział w święcie podwyższenia krzyża. Dla nas jest to podwójne święto z racji tego, że właśnie Ty będziesz tutaj z nami, wspólnie z nami świętował ten dzień. Dziękujemy Tobie za to, że jesteś z nami. Dziękujemy za to, że dzięki Tobie będziemy na pewno mieli większą wiarę, więcej siły i będzie to więcej owocu duchowieństwa w naszej parafii i w naszym powiecie. Serdecznie dziękujemy. Rozpoczęliśmy Eucharystię znakiem krzyża, też tutaj właściwie informacją i przywitaniem władz lokalnych. Chcemy na samym początku stawać jako ludzie, którzy potrzebują Bożego miłosierdzia, krzyżu upatrują swoje zbawienie i świadomi tego wszystkiego, kim jesteśmy przed Bogiem. Prośmy dla nas niejako albo odnawiającym ten kierunek, ku któremu zostaliśmy powołani. Krzyż towarzyszy nam w różnych miejscach jako znak, symbol naszej wiary,
ale jednocześnie jest też, ma swój wymiar głęboki, głęboko sięgający w życie człowieka i głęboko zapuszczający korzenie. W formie cierpienia wiemy, jak te korzenie są głęboko wpisane, chociażby człowiek nie chciał, bo zawsze cierpienie jest, staje w sprzeczności z tymi najgłębszymi pragnieniami, które są w naszym sercu. Przede wszystkim pragnieniem szczęścia. I dlatego też nigdy się z nim nie pogodzimy. A z drugiej strony krzyż, cierpienie, o którym dzisiaj i także święty Paweł pięknie powiedział, Ewangelia. I właśnie krzyż nam o tym mówi. W dniu dzisiejszym, tutaj kiedy się my gromadzimy, pod górą krzyży, kiedy stajemy u stóp tej góry, która jest symbolem, czy przybliża nam Golgotę, a w sumie tajemnicę naszego zbawienia, czyli tą drogę do uwalniania się, do radości prawdziwej, która nie od razu jest w zasięgu naszej ręki, ale trzeba na nią poczekać. I Maryja, o której mówimy, i ona o sobie mówi w ten sposób, definiuje siebie, że jest służebnicą pańską, że służy, że nie chce właśnie innej drogi, tylko taką. Jezus zmartwychwstały ze śladami. Ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem.
Także rowerami tutaj podpowiadają dotarli niektórzy. Dziękuję policji, która czuwała i czuwa nad naszym bezpieczeństwem. Chętnie się zawsze angażują, straży pożarnej. Dziękuję harcerzom z ZHR-u, ZHP, którzy też tutaj przygotowują wiele rzeczy. Będą nas za chwilę częstowali też smaczną zupą ciepłą i herbatą. Więc bardzo im gorąco dziękuję za rozstawienie namiotów, za taką służbę medyczną, porządkową. Bóg zapłać. Kochani, wielka radość mojego serca, że nasze serca do góry podnosi zespół Abba Pater. Kiedy grali u nas na kongresie eucharystycznym i wraz z nami śpiewali w Ostrzeszowie, to od razu zrodziła się w moim sercu taka myśl, że muszą przyjechać pod krzyż. I się udało. Dziękuję im za to, że są tutaj. I oczywiście proszę, kochani, żebyście nie odchodzili. Można po mszy świętej szybciutko zupę sobie wziąć, herbatę, ale przyjdźcie, tutaj będzie dalej koncert uwielbienia. Będziemy uwielbiali Pana Boga. To nie tylko koncertowanie, śpiewanie, ale widzicie, oni nas podprowadzają pod modlitwę. Modlimy się razem z nimi. To jest piękne. Dziękuję wszystkim mediom, które tutaj są, tym lokalnym, naszym diecezjalnym mediom, Radio Rodzina. Dziękuję opiekunowi. W sposób szczególny dziękuję telewizji internetowej, ponieważ jest na żywo transmisja. OK24 telewizja internetowa nas transmituje na żywo. Będzie można też obejrzeć później tą transmisję właśnie w internecie, na ich stronie. Będzie też link na stronie Góry Krzyża, kto by chciał zobaczyć. Dziękuję tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób się zaangażowali. To naprawdę sztab ludzi. Każda pomoc, żeśmy do wczoraj do późna wieczoru.